W wielu pieśniach, które były śpiewane, przewijała się i słusznie chwała dla Jezusa, chwała dla naszego Boga. I myślę tak, że jeżeli Kościół zapomni, do czego został powołany, jeśli zapomnimy o wdzięczności za to, co Chrystus dla nas uczynił, jeśli zapomnimy wyrażać chwałę i uwielbienie, to chcę Wam powiedzieć: kamienie na pewno będą wołać. One już wołają. Wszelkie odkrycia geologiczne krzyczą głośno, że Bóg jest stwórcą, że był potop. To wszystko daje świadectwo o tym, że Bóg Biblii jest Bogiem prawdziwym. Że to, co mówi Pismo Święte, jest prawdziwe. To nie są mity. To nie są jakieś tam. Legendy, ale jest to prawda, która jest nam objawiona przez samego Boga naszym językiem. Abyśmy to zrozumieli, w liście do Hebrajczyków zaraz na początku czytamy takie słowa, drodzy. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, okresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Chciałbym dzisiaj. Skoncentrować się na tym stwierdzeniu, że Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów postanowił przemówić do nas ludzi. I święta Bożego Narodzenia, pamiątka Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, wiecie, różnie są traktowane przez samych chrześcijan. I ja wiem, że czy będziemy je obchodzić, czy nie, to to nie ma większego znaczenia, że tak powiem, dla Twojego i dla mojego zbawienia. Ale jedno jest na pewno piękne w tym wszystkim. Pomijam tą całą komercję, która totalnie burzy przesłanie. Gdzieś w tym wszystkim, całej tej otoczce związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Zgubiony jest ten sens, tego przesłania Ewangelii. On tam jest, ale jest przypakowany tymi wszystkimi różnymi świecidełkami. I ja nie mam nic przeciwko świecidełkom jako takim. Ale pomijając to wszystko, kiedy zgromadzamy się, aby w tym szczególnym dniu. Który gdzieś tam w pewnym momencie został zaakceptowany, przyjęty, i my znamy tło. Ale nadajemy temu ten ewangeliczny sens, to świadectwo, że syn Boga Żywego, Jezus, przyszedł na ten świat jako człowiek. I chcę, tak kiedy nad tym rozmyślam, drodzy, Wiecie, Żydzi mieli w kalendarzu święta ustanowione przez Boga i nie. Dwa święta, później, dołożyli do trzech, które Pan im nakazał świętować. Ale kiedy myślę o tym czasie, teraz, kiedy Kościół na całym świecie głosi i zwiastuje, że narodził się Zbawiciel, że z nieba przyszedł Zbawiciel na tą ziemię, to wszyscy na kuli ziemskiej, buddyści, muzułmanie, Shintoiści, ktokolwiek animiści, wszyscy nie sądzę, że gdzieś są wyizolowani od tego potężnego przesłania chrześcijan, które mówi, że Syn Boga Żywego z nieba przyszedł na tą ziemię. Prawda? Zgodzicie się ze mną? Nawet gdyby ktoś nie chciał, to gdzieś tam klikając, patrząc do komórki, czy na Komputer, to tam mu się będzie wyświetlać. Czy będzie kiedyś mógł powiedzieć, że on nigdy nie słyszał. Czy będzie kiedyś mógł powiedzieć, że on nie wiedział? Absolutnie nie. Wiecie, dobra nowina, radosna nowina, to jest nowina o tym, że człowiek może być wybawiony od swoich grzechów i pojednany z Bogiem. I ta nowina, powiedziałbym, w taki właśnie sposób, między innymi, jest komunikowana wszelkiemu stworzeniu, wszelkim istotom ludzkim na obliczu Ziemi. I możemy debatować i się, że tak powiem, sprzeczać o coś, robić, nie robić, świętować, nie świętować. Ja myślę, że Kościół ma niesamowitą możliwość w tym momencie podkreślać wielkie prawdy biblijne. Wielkie prawdy biblijne, teologiczne, które są niezaprzeczalne, wręcz konieczne, aby o nich mówić, bo bez tej prawdy, że Słowo stało się ciałem, nie ma zbawienia, nie ma odkupienia, nie ma ratunku. Ale to jest taka jedna moja refleksja dotycząca tego okresu, tego świątecznego okresu, jakim. Jest pamiątka narodzenia pana Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, Bóg ma ogromne, uważam, poczucie humoru i na przekór grzesznika robi rzeczy szokujące dla każdego z nich. Związek Radziecki, ateistyczny komunizm, zaprzeczający istnieniu Boga. Wiecie, że w Związku Radzieckim Odbierano dzieci rodzicom i dawano do domów dziecka, kiedy rodzice wyznawali wiarę w Chrystusa, i kiedy nie chcieli, i kiedy rodzice zabierali swoje dzieci na nabożeństwa, bardzo często zabierano im dzieci. Zabierano im dzieci, bo miały być wychowane w duchu ateistycznym. Myślę, że każdy, kto jest rodzicem, rozumie, o co mówię. Zabrano ci dziecko z powodu Chrystusa. I tak sobie myślę, dziesiątki lat komunizmu, tego bezbożnego systemu, bo tak trzeba powiedzieć, bezbożny system. Ale co tydzień ci ateistyczni zawzięci komuniści, razem z chrześcijanami, wypowiadając. Nazwę siódmego dnia tygodnia, Woskresienie, zwiastowali zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, czy to nie jest jakaś przekora. A ja myślę, że Pan Bóg w niebie siedział i co tydzień oni mówili, mamy zmartwychwstanie, dzień zmartwychwstania. Ewangelia była zwiastowana temu bezbożnemu, ateistycznemu krajowi. Niesamowite świadectwo. Wielokrotnie, wieloma sposobami, czy to przez proroków, czy przez różne wydarzenia, Bóg daje świadectwo o tym, że jest. O tym, że dokonał wielkich dzieł odkupienia dla każdego człowieka. Wiecie, ludzie mają problemy z pewnymi sytuacjami z Biblii. Zastanawiają się, jak to jest. Jak był tylko Abel, Kain, jeden zabił drugiego. Jak z tymi żonami później. Na, trzeba czytać uważnie Biblię. Bo tam dalej jest napisane, że Adam i Ewa mieli więcej synów i córek. I tak dalej. Nie chcę teraz nad tym się koncentrować, ale kiedy zbudowali tą wieżę Babel, i tak w takiej Pysze mówili uczyńmy sobie imię. Wiecie, kiedy Biblia mówi, Bóg spojrzał na to dzieło człowieka i zobaczył coś, czego może my, czytając nie, widzimy. Za niedługo, za niedługo chcą być tacy jak Bóg. Bogu się to bardzo nie spodobało. To wyrażało pychę, to wyrażało arogancję, to wyrażało to, bez Boga jesteśmy w stanie zrobić prawie że wszystko. I pomieszał im języki. I, rozproszy, I rozproszył ich na obliczu Ziemi, bo taki był Jego plan: że cała Ziemia będzie się zaludniać, a nie tylko będzie jedno miejsce skupiskiem ludzi. I rozproszył ich. I jakaś tam grupa ludzi przebyła przez góry, poszła daleko na wschód. Zamieszkali nad brzegiem morza. Ci protoplaści Chińczyków. To jest zdumiewające, oni zabrali. Pismo obrazkowe z tamtego okresu. W, sądzę, w oparciu o hieroglify egipskie, które początek datuje się na trzy, trzecie tysiąclecie przed Chrystusem. I ci ludzie z protoplaście Chińczyków, oni do tej pory zachowali te znaki i to pismo. I chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj ten komunistyczny, kolejny kraj, który zabronił w kościołach głosić, że Bóg jest twórcą, w swoim własnym piśmie. Bóg daje o sobie świadectwo i świadczy o prawdzie od pierwszego do jedenastego rozdziału tej księgi, że te wydarzenia miały miejsce. W jaki sposób powiesz? Drodzy, oto, David Polson pisze tak, że chińskie słowo stwarzać. Składa się, słuchajcie, Chińczyk, kiedy zapisuje to słowo stworzyć, musi użyć znaków. I tam składa się ona z trzech znaków z obrazu gliny, z jakiegoś symbolu życia i idącej postaci. Czy coś nam to nie przypomina, że stwórca. Wziął ziemię i uczynił pierwszego człowieka i tchnął w niego tchnienie życia. I człowiek staje się duszą żyjącą. Wiecie, że nasze ciało, gdybyśmy je tak porozkładali te wszystkie pierwiastki, z które składa się nasze ciało, to może 80 pensów by za to dali. Czyli nie całe 5 złotych. Pod względem. Tej zasobności w pierwiastki, z których składa się nasze ciało, ta glina, ta ziemska glina, z której jesteśmy ulepieni. Słowo diabeł tworzy symbol człowieka, ogrodu i symbol tajemnicy w piśmie chińskim do dzisiaj. Słowo kusiciel powstaje z połączenia znaku diabła, dwóch drzew oraz znaku symbolizującego zasłonę. Czyli kiedy Chińczyk to wszystko, on musi sobie zadawać pytanie, skąd to się wzięło, dlaczego tak jest. Ma poselstwo o Bogu Stwórcy, ma poselstwo o upadku, ma poselstwo o kuszeniu. Chiński znak łodzi składa się z symbolu pojemnika, ust oraz ósemki. Czy wam przypomina coś? To pojemnik, symbol Łodzi. Pojemnik, usta i ósemka. Usta reprezentują człowieka, a ósemka? Co to za historia? Jak myślicie? Gdzie tak jest, że w Łodzi osiem dusz ocalało? Jest historia potopu. A więc kraj, który wręcz zabrania mówić, że Bóg jest stwórcą, w swoim piśmie, w swoich znakach, on ma przekazane poselstwo o Bogu Stwórcy, Bogu, który zesłał potop, Bogu, który ostrzegał przed diabłem. Tak więc Bóg mówi do ludzi w różnoraki sposób. Wiecie, nawet kiedy ludzie dzisiaj mówią ale ja nie słyszałem Ewangelii. Nikt mi o Jezusie nie opowiadał. Czy taki człowiek może być uratowany? Ale Biblia nam pokazuje, Abraham nie słyszał o Chrystusie, jako tak, tak poselstwa, chociaż on znał Jezusa z objawienia, ale uwierzył Bogu temu jedynemu, prawdziwemu, objawionemu. A dzieło odkupienia Obejmuje ludzkość od Adama aż do końca. A więc, jeżeli człowiek nawet kiedy nie słyszał, a zaczyna tak gdzieś w głębi serca odczuwać, że jest ktoś i oddaje chwałę Bogu, chociaż go nie zna. Bóg to widzi, Bóg to ma na względzie. A poza tym Bóg jest nazwany i takim jest sprawiedliwym Bogiem. To znaczy, że on nie postąpi w jakikolwiek niewłaściwy sposób wobec kogokolwiek. Drodzy, tak więc wielokrotnie, w różnoraki sposób, kiedy tylko człowiek pozwoli sobie myśleć. Pozwoli sobie myśleć, bo nie wszyscy ludzie chcą myśleć. Boją się myśleć. I wielu ludzi mówi tak: Gdybym dopuścił, że rzeczywiście może być Bóg, musiałbym zmienić wszystko, a ja tego nie chcę. A więc, jeżeli człowiek myśli, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota. W języku greckim to jest bo niewidzialny On. On. Te jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Bóg przemawia. Całe stworzenie przemawia o jego boskości, o tym, że On jest. Takie świadectwo jedynego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego było opublikowane. Wywiad był z nim. Nie wiem, czy oglądaliście, czy słuchaliście. Piękny wywiad. Mówi, kiedy tam jesteś. On mówi z własnego doświadczenia. Kiedy widzisz tą Ziemię i te przesuwające się kontynenty, a później, kiedy popatrzysz do góry, i widzisz tą estetykę, te kolory, te barwy, tą potęgę. To wiesz, to wiesz, że On jest. To wiesz, że On jest. To jest Jego świadectwo. To wiesz, że On jest. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rągiego. Jak mówi psalmist, psalm chyba XIX, nie są to słowa, nie jest to mowa, ale wszyscy ludzie mogą widzieć w tym niesamowitą potęgę. Wiecie, ja nie rozumiem, jak można wierzyć w coś takiego jak ewolucja. Nie rozumiem. Że coś mogło się samo z siebie zdarzyć. Całe nasze doświadczenie pokazuje, że nic samo z siebie się nie może zdarzyć. Nasze doświadczenie pokazuje, że im więcej coś trwa, tym jego stan jest gorszy. Druga zasada termodynamiki się kłania. Gorszy. Ale kiedy patrzysz w niebo, Bóg mówi, całe Jego. Jego niewidzialna istota, jego wieku istość, jego moc i bóstwo możesz oglądać patrząc w górę, ale też możesz oglądać na, patrząc na kwiatek albo najdrobniejsze stworzenie, które jest. I to nie mogło się samo tak po prostu stać. Absolutnie, to jest zbyt skomplikowane. Zbyt skomplikowane. O tym powiem. Innym razem więcej, bo jestem pod wrażeniem Bożego stworzenia. Nikt dzisiaj nie wie, ile gwiazd jest w kosmosie. Wiecie, kiedyś ci tacy bardzo wcześni astronomowie określali mu policzył tysiąc gwiazd. Ojej, ależ dużo. Chyba w mieście policzył, bo na wschodzie tam by nie mógł zliczyć ich tyle. Nasza wiedza o wszechświecie ciągle jest uzupełniana, zmienia się. Jeszcze do niedawna uważano, że w jednej galaktyce mieści się około 100 miliardów gwiazd. Musimy o tym zapomnieć. Najnowsze badania pokazują, że dochodzi do biliona gwiazd. Od 100 milionów do biliona gwiazd. Nasza droga mleczna, kiedyś mówiono posiada. Czy w tej, tej naszej galaktyce drogi mlecznej jest 100 miliardów. Dzisiaj już mówią, naukowcy, jest 400 miliardów. Ile jest galaktyk we wszechświecie? Jeszcze nie tak dawno astronomowie, naukowcy mówią, 100 milionów galaktyk. A dzisiaj się już mówi, że jest 100 miliardów galaktyk. Jak daleko rozprzestrzenia się kosmos wszechświat? Jeszcze niedawno czytałem 6 miliardów lat świetnych. To już jest w ogóle kosmos. 6 miliardów lat świetnych. Wiecie, rok świetny to jest droga, jaką światło pokonuje z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Przez cały rok biegnie to jest rok świetny. 6 miliardów, a dzisiaj naukowcy mówią, to już jest nieaktualne. Mówią, nie wiem, aż boję się powiedzieć, 91 do 93 miliardy lat świetnych. Niewyobrażalne. Można, można byłoby mówić... Ale Jeremiasz, skąd on to wiedział? Nie był naukowcem, nie był astronomem, skąd on to wiedział? Napisał takie słowa: prorok Jeremiasz, nie mogą być zliczone zastępy niebieskie. A jeszcze, żeby było ciekawe, Psalm 147 wiersz czwarty mówi, że Bóg wyznacza liczbę gwiazd i wszystkim nadaje imiona. Wiecie, jak ktoś ma dziewięcioro dzieci, imiona mu się mylą. Własnych dzieci. Kiedyś było dziewięcioro, dziesięcioro, dwanaścioro. Czasami masz pięcioro i, i masz problem. A Bóg każdą z gwiazd nazywa po imieniu. Z drugiej strony, kiedy czytam pismo, czytam Ewangelię. Nie jestem zaskoczony, bo jeżeli on zna liczbę włosów na naszej głowie, 8 miliardów ludzi i każdego zna liczbę, Bóg w różnoraki sposób przemawia. I każdy musi sobie zadać pytanie: skąd to się mogło wszystko wziąć? Wiecie, co mówi ten taki już chyba nieżyjący astronom, fizyk, z takiej drobiny? Z skondensowanej masy wszystko powstało. Wiecie, coś tak potężnego, z nieożywionej materii to wszystko powstało. To trzeba mieć wielką wyobraźnię i powiem wielką wiarę. Ludzie zrobią wszystko, uwierzą we wszystko, aby zakwestionować prawdę. Tej księgi prawdę o Bogu i samego Boga. Zrobią wszystko. Będą w największe absurdy wierzyć. Może się naraży teraz. Ale wierzą. Chociaż dowody świadczą przeciwko. Zasady, prawa fizyki świadczą przeciwko. Odkrycia świadczą przeciwko. Na siłę próbowano stworzyć małpo człowieka, takiego łańcuch pośredni. A dzisiaj się okazuje, że każdy z tych przypadków, do tej pory uczeni są ludzie na uniwersytetach, w szkołach jako prawda, że to były po prostu oszustwa. Oszustwa. I o tym wiadomo. Ale nie zniknęło to z podręczników. To ci kreacjoniści, to są tacy... Tacy bez, 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 po, bez myślenia. Oni wierzą, że Bóg stworzył wszystko. Tak, wierzymy, że Bóg stworzył absolutnie wszystko: rzeczy widzialne i niewidzialne. I mamy na to dowody. I ta Biblia jest materialnym dowodem. Bóg przemawia wielokrotnie. I dał nam tą księgę. Fenomenalna księga. 44 różnych autorów. Pisana przez 1500-1600 lat. Od Mojżesza, kiedy zapisywał zakon, aż do prawie setnego roku po Chrystusie, kiedy Nowy Testament, ostatnie, ostatnie księgi, list Jana, objawienie Jana zostały zapisane. Ale kiedy czytasz tą księgę, masz do czynienia z cudem. Za tym musi ktoś stać, że tych 44 autorów pisze jedno przesłanie, posługując się czy żyjąc w różnych kulturach. Czy języki tutaj są zaprezentowane? Hebrajski, grecki i troszeczkę aramejski. Ale wszystkie mówią jedno: to samo przesłanie. Nie, tam się nic nie zmienia. Drodzy, a więc Bóg przemawia do nas nie tylko przez to, co stworzył, ale przez to, co nam dał. Tą księgę, to pismo, które nazwane jest świętym pismem, świętą księgą, zupełnie inna od wszystkich innych. Wiecie, nie ma tu żadnych bzdur, że ziemia podtrzymywana jest na grzbietach słoni. Bo tak księgi wedyjskie mówią. Nie ma tu żadnych jakichś wydumanych rzeczy, jak śmiali się naukowcy, jaka to historia, tam ulepił, tam wąż przemawia, tam. Ale kiedy badasz ten tekst krytycznie pod względem jego struktury, okazuje się, że to był sposób zapisywania historii ówczesnego człowieka, i niczym ten sposób nie różni się od świeckich pism z tamtego czasu. Niczym. Wielokrotnie i wieloma sposobami. Przemawiał Bóg do człowieka. I to jest zdumiewające. On jest Bogiem tak potężnym, tak wielkim. I On postanowił do ciebie i do mnie takiego prochu. Właściwie co ja mówię? Kiedy prorok Izajasz mówi, że narody są jak kropla w wiadrze przed jego obliczem. Narody. Osiem miliardów ludzi. On patrzył i to jest jak kropelka. Także wielki jest Bóg, któremu zaufaliśmy, którego uwierzyliśmy, którego pokochaliśmy, dlatego że On nas pierwszy pokochał. Wiecie, kiedy patrzę na tę na księgę, ponad pięć tysięcy zachowanych odpisów. Ksiąg biblijnych, ksiąg Nowego Testamentu. Ponad 5000. Najstarsze pochodzące, różniące od czasowo około 40 lat, fragmenty Ewangelii Jana, od oryginału. To 400 lat. Nie 200, bo już mamy najwcześniejsze księgi, już 200 lat, później 400. Te takie sławne kodeksy, tak Synajski i tak dalej. I kiedy patrzysz na ten materiał dowodowy, historyczny, kiedy patrzysz na to wszystko, a masz na przykład dzieła Homera, czy dzieła Tukidydesa, czy Tacyta, czy Cezara, to wiecie, jaka jest różnica pomiędzy, nie dość, że to są śladowe ilości, po parę egzemplarzy się zachowało. Tu masz ponad pięć tysięcy. A tam czasami jedna, osiem egzemplarzy odpisu. A wiecie, jaka jest odległość czasowa pomiędzy jego życiem a odpisem, który odnaleziono od 400 do 1400-1350 lat. Taka jest różnica czasowa. I co ciekawe, nikt tego, żaden z badaczy, historyków, tego nie kwestionuje. Nie kwestionuje autentyczności tych dzieł. Cóż dopiero tak księga Bogu niech będzie chwała. Bóg przemawia w różnoraki sposób, daje o sobie świadectwo, aby człowiek mógł poznać Boga, doświadczyć Boga, i w ostatnim czasie postanowił przemówić przez swojego syna. Urodził się w ciele, ale był u ojca wcześniej. Właściwie on jest, bo wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. I Bóg postanowił przemówić przez swojego Syna. Widzicie, to są cuda, bo Bóg w ogóle jest, że tak powiem, cudowny. Ci tacy wykształceni, znawcy prawa, kończący najlepsze szkoły rabiniczne uczący się u najlepszych rabinów, byli ślepi, kiedy on przyszedł po raz pierwszy. Mieli swoje własne wyobrażenia o Mesjaszu. I na początku, kiedy pierwszy raz przyszedł, zwróćcie uwagę, nieliczni, prości ludzie, prości. Spotkali Mesjasza. Dane im było, Zobaczyć nowonarodzonego króla żydowskiego, Mesjasza, obiecanego przez proroków od tysięcy, od tysięcy setek lat. Prości ludzie, pasterze, Józef Maria, Symeon i Anna, no, znaleźli się jednak mędrcy. Ci ze wschodu. Ciekawe, ci w Jerozolimie byli ślepi. Ale ci pogańscy mędrcy pochodzący z Persji, medowie trzech, to nie byli królowie, mędrcy. Mądrzy ludzie, którzy znali się, badali niebo, ciała niebieskie i zobaczyli coś, czego nikt inny nie zobaczył znak od Boga, gwiazdę, która nagle się pojawiła. I zrozumieli to znaczy coś wielkiego. To jest dowód, że narodził się nowy król. Nie chcę wam mieszać, ale tak myślę, że ci mędrcy przyszli nie w momencie, kiedy pasterze, kiedy Jezus był zaraz po urodzeniu. To mogło dzielić od narodzenia Jezusa do ich pojawienia się tam właśnie gdzie około 40 dni. Cały czas czytamy i mamy takie wrażenie, że są pasterze, zaraz wbiegają mędrcy. Ale kiedy przeczytasz uważnie i zadam Wam zadanie, kiedy przeczytasz uważnie Ewangelię Mateusza, pierwsze dwa rozdziały, Ewangelie Łukasza, spróbuj sobie zbudować chronologię wydarzeń. Weź pod uwagę też coś, o czym mówi Łukasz. O obrzezaniu Jezusa, o oczyszczeniu, jakie Maria na dowód oczyszczenia musiała złożyć w świątyni. A wiecie, że kiedy urodziła Żydówka chłopca, dni oczyszczenia trwały 33. A Łukasz pisze, ona się zjawiła. Nie tylko zjawiła się, aby złożyć ofiarę na swoje oczyszczenie, ale także zjawiła się po to, żeby złożyć ofiarę. Na wykupienie pierworodnego według zakonu. Słowo Boże mówi, że Chrystus był poddany we wszystkim prawu. I Maria, i Józef to właśnie praktykowali. Ale, wiecie, ja już chciałem krótko. Dwie ostatnie ważne rzeczy. I to, z tego się cieszę, w związku z tymi świętami. My zawsze to głosimy. To, my nie potrzebujemy, że tak powiem, świąt do tego, ale wykorzystujemy, bo te święta mówią o tym, że ten, który był u Boga, stał się ciałem człowiekiem. Ilekroć czytam, że Chrystus stał się ciałem, albo przyjął ciało tam jest użyte bardzo ważne greckie słowo sarks. Nie soma sarks. Soma. Patrzę, Jakub fajnie wygląda, widzę jego somę. Nie widzę tam nic pod skórą. Po prostu domyślam się, że jest tak samo jak każdy z nas. Tam jest i mięso i wszystko tam, reszty. Sark znaczy to mięso. Ta istota cielesności. Jezus przyszedł w ciele. Był we wszystkim podobny do nas, za wyjątkiem grzechu. Ktoś tak pięknie to ujął, słuchajcie. To był taki. Nie chcę, może. Wszyscy my musimy być zrodzeni z ducha, tak? Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Chrystus zrodzony jest poczęty z Ducha Świętego jako pierwszy. A później my. Dlatego Liza Hebrajczyków mówi: Nie wstydzi się nas nazywać, braćmi. Ale to, co podkreślamy w te święta, to jest człowieczeństwo Jezusa. Syn Boga, Bóg, który objawił się w ciele, stał się człowiekiem. To człowieczeństwo Jezusa. Jest pokazane nam przez tytuły Jezusa, Syn Dawida. Kiedy otwieram Ewangelię Mateusza, to właśnie Mateusz, dlatego że pisze do Żydów swoją Ewangelię, chce Żydów pozyskać dla Chrystusa. Rozpoczyna od tego. Przypomina im proroctwa, Mesjasz jest synem Dawida. I chociaż wspomina o Adamie, to mówi tam mocno akcentuje, że On. Jego rodowód jest od Dawida. On jest tym potomkiem, który miał przyjść i zasiąść na tronie Dawida. Tak jak mówiły psalmy i inne księgi Starego Testamentu. Dzieje apostolskich, Piotr w swoim zwiastowaniu w dniu dziesiątnicy mówi właśnie to o nim, o synu Dawida i jego królestwo nie będzie miało końca. Z kolei, kiedy czytasz Ewangelię Łukasza, Łukasz. Pokazuje tą stronę człowieka więcej, bo prowadzi nas do samego Adama w rodowodzie Jezusa, aby podkreślić jego człowieczeństwo. Syn człowieczy. Taki tytuł Jezus nosił. Wiecie, Daniel ma pewne objawienie na 500 lat przed narodzeniem więcej. Bo to jest szósty wiek. I widziałem w widzeniach nocnych. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim, i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Oto widziałem kogoś, podobnego do syna człowieczego, który przyszedł do tronu Boga. Człowieczeństwo. Mateusz, Łukasz mówią, nazywają go też nie tylko synem Dawida, ale synem człowieczy. Podkreślając jego człowieczeństwo. A popatrzcie, jak pięknie mówi Paweł w liście do Tymoteusza, pierwszy, drugi rozdział, wiersz piąty. Albowiem, jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, podkreślając Jego człowieczeństwo. A więc Ten, który objawił się w ciele, Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I bóstwo Jego. Bo podkreślamy nie tylko człowieczeństwo, ale i bóstwo. On jest i synem człowieczem, i synem bożym. Tak jak syn człowieczy podkreśla jego człowieczeństwo, tak tytuł syn boży podkreśla jego boskość, bóstwo. Boga, i już Jan w tym pierwszym prologu, na początku swojej Ewangelii, mówi: Na początku było słowo, słowo było boga, a bogiem było słowo. Boga nigdy, nigdy nie widział, ale jedyny. Tak to przetłumaczę, bo to słowo monogenos oznacza jedynego, nie tylko jednorodzony, jedyny, wyjątkowy. Syn Boga żywego. On jest wyjątkowy, chociaż my jesteśmy nazwani synami, dziećmi Bożymi. On jest tym jedynym, wyjątkowym. A więc Boga nigdy, nigdy nie widział, lecz jedyny, który jest na łonie Ojca, objawił go. Objawił go. Wszystko przez niego powstało i dla niego powstało. W liście do Filipian 2:6 czytamy, że był w postaci Bożej, dosłownie równy Bogu, Ojcu, ale nie Ojcem. Równy Bogu, Ojcu. To Ojciec go wysyła tutaj i posłał na ziemię. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał tak, kiedy mówi o Żydach, mówi tak, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. A więc mamy i w te święta podkreślamy Jego człowieczeństwo, Jego boskość. I dlatego też możemy mówić, że Chrystus. Syn Boga Żywego, który przyszedł na tą ziemię, mógł dokonać odkupienia z grzechów całą ludzkość. Biblia mówi, jeżeli nawet sprawiedliwy nie jest sam siebie w stanie wykupić, Biblia mówi, że brat brata nie może wykupić od śmierci, a dlatego, że Chrystus stał się człowiekiem i jest zarazem Bogiem, Mógł objąć swoją śmiercią całą ludzkość. Popatrzcie, jaka jest konsekwencja, logika Ewangelii. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego. Człowiek zgrzeszył, po, powinien ponieść śmierć. Dlatego Chrystus stał się człowiekiem, aby w nasze miejsce, w Twoje i moje miejsce ponieść śmierć. Nie ma innego odkupiciela. Nie ma innego. Kto by mógł stanąć między Bogiem a człowiekiem? Nie ma. Jest ten jeden, jedyny pośrednik i zbawca. Czasami ludzie mówią, czy Bóg nie mógł inaczej? Myślę, że nie, bo Bóg musiałby się wtedy zaprzeć samego siebie, swojej sprawiedliwości. Dlaczego to jest tak ważne? Żeby wierzyć, wiedzieć, wierzyć, być pewnym, że Chrystus przed ciele, takim jak nasze, ale nieskażone przez grzech, i wierzyć, że jest Bogiem, bo już od samego początku, kiedy Kościół istnieje, duch antychrysta, tego, który ma się objawić na końcu czasów, którego Jezus zabije tchnieniem swoich ust. On od samego początku, podważał wcielenie, inkarnację Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli to podważy, to znaczy, że nie ma dla Ciebie i dla mnie żadnego ratunku. Jedno albo drugie. Zobaczcie, jak różne pseudochrześcijańskie religie albo podważają Jego wcielenie, albo podważają Jego boskość. Mówią, był doskonałym człowiekiem, ale nie Bogiem. A inni mówią, nie, nie, nie. On... To jego ciało takie pozorne było, one tylko przypominało ciało człowieka. To było od samego początku. Umiłowani, pisze apostoł Jan, nie każdemu duchowi wierzcie. Lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, sarki, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Trzymajmy się prawdy. Prawdy Bożego Słowa. Kto poddaje w wątpliwość Jego boskość, syna, nie ma ojca. Kto poddaje w wątpliwość Jego człowieczeństwo, nie jesteś ducha Bożego. Jest to zupełnie inny duch. Boża Sprawiedliwość i świętość. Domagała się, aby człowiek odpowiedział za swój grzech. I człowiek odpowiedział: Jezus Chrystus, który stał się Twoim i moim Zbawicielem. Tylko w Nim, przez człowieka i Boga, Jezusa Chrystusa, zostało dokonane przebłaganie za nasze grzechy. Tylko w Nim dokonuje się prawdziwe pojednanie każdego człowieka z Bogiem. Tylko w Nim, przez Jego krew na Krzyżu. I tak krew jest źródłem naszego odkupienia, dokonuje się nasze oczyszczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie. I kończąc, zapiszcie sobie: to miejsce jest fenomenalne. Księga Hioba 9:32-33 fenomenalne miejsce. Czy ktoś może stanąć między świętym Bogiem i grzesznym, zgubionym człowiekiem? Jako rozjemca, jako sędzia, jako ktoś, kto może te dwie strony z sobą pojednać. Skąd Hiob to wiedział? Albo zadaje takie właśnie pytanie, bo rozmyśla o tym. I pisze tak, bo on, mówiąc o Bogu, nie jest człowiekiem, jak ja. Żeby mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Wiecie, co Hiob przeżywał? I mówi: Gdybym teraz. Mógł jakby stanąć, i żeby Bóg i ja, żebyśmy mogli się przed kimś wspierać, to będzie rozjemcą. Bo przecież on się czuł, że niesłusznie cierpi. I myślał, że to Bóg jest winien. Czy może, mówi, to jest niemożliwe, żeby mógł tak stanąć? Czy ktoś jest? I mówi tak: Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Wtedy nie było, ale teraz jest. Syn Boga Żywego może położyć rękę na Ojcu, i może położyć na takim człowieku jak Ty i ja, i dokonuje pojednania, pokoju, prawdziwego. Żadna inna istota, żaden inny człowiek. Wiecie, jakiś człowiek mógłby się odważyć położyć rękę na Boga. Jakiś człowiek, a gdyby Bóg w swojej świętości i mocy położył na mnie proch swoją rękę, czy ja bym się ostał? Jeżeli Biblia mówi, że człowiek nie może Boga oglądać i żyć, a cóż dopiero, gdyby On miał położyć rękę na nas, ale Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, może położyć swoje ręce na jednego. Mamy Zbawiciela, mamy Odkupiciela i dajemy świadectwo: Jezus narodził się, przyszedł w ciele, jest Bogiem, wstąpił do nieba i oto On przychodzi w chwale, drodzy. I nie będzie już tak, że tylko nieliczni Go zobaczą. Biblia mówi: Ujrzy Go wszelkie oko: wszelkie, wierzących i niewierzących. Wszelkie oko. I wszyscy będą musieli się Pokłonić. Każdy język będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Każde kolano będzie musiało się pokłonić. Tych, którzy wierzą, i tych, którzy nie wierzą. Powstańmy, aby oddać Bogu chwałę, aby Go uwielbić. Aby Go wywyższyć. Drodzy, ja wiem, że, ale to jest święto. Chcemy Boga uwielbić. Zachęcam do pojedynczych modi, krótkich, do oddania chwały temu, który jest pomiędzy Bogiem a nami, temu, który stał się Twoim i moim zbawicielem. Oddajmy mu chwałę. Nie pozwólmy, żeby ktoś inny czy coś innego za nas głośno wołało o Jego wielkości, o Jego mocy, ale Ty i ja drogo wykupieni z naszych grzechów. Panie, tak dziękuję Ci za łaskę, za zbawienie, za Kościół Twój, za moich braci i siostry, za to, że możemy być rodziną Bożą przez krew Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za Pana Jezusa, mojego Zbawiciela, naszego Zbawiciela. Oddaję Ci chwałę i cześć i uwielbienie. Amen.